Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś witam was w domu, bo aura na polu nie sprzyja. Deszcz pada, nie chce się wychodzić. Dzisiejszy odcinek to jest coś, czego dawno nie było, czyli kolejne rozpakowanie. Oczywiście pierwsze rozpakowanie, chyba pierwsze rozpakowanie z użyciem Zalmana ZMX1. Kolejna paczka od operatora, bo głównie operator zamawia takie rzeczy. A co tym razem zamówił, nie wiem. Zobaczymy. Paczuszka przyszła taka oto niewielka. Myślałem, że w czarnym worku. Przyszła od DPD, ale jednak nie w czarnym worku. Tylko w białym plus jeszcze jakaś dodatkowa folijka. Założę sobie tutaj, żeby później zaplec taką tą plątaninę kabli. Oczywiście telefon jako zewnętrzny rejestrator. Bo na razie na Zuma H4N, co najmniej Zuma H1, a co dopiero Zuma H5, H6. Może jest H7, nie wiem, nie stać. W każdym razie, dokonajmy rozpakowania, o, lokowanie produktu. O, tu jest jeszcze... Kolejnej folii czarnej. Kurwa, no nie. I jeszcze w kolejnej białej, patrzcie. Tutaj biała i ta czarna część. I tu kolejne białe. Albo to jest jedno. No, wyszło. Nareszcie. W kartoniczku. I zobaczmy, co jest w środku. Może dla odmiany. Zawsze pokazywałem do góry. Teraz dla odmiany pokażę tutaj kawałek kartonika. A, to na tę stronę się otwiera. Handmade fishing lures, czyli już, jak wiadomo, coś wędkarskiego. O, proszę bardzo, co to mamy? Gwarancja na przynęty. Dożywotnia gwarancja na przynęty CF, ręcznie wykonane przynęty z asortymentu sklepu Corona Fishing oznaczają się najwyższą jakością wykonania i dużo większą wytrzymałością w stosunku do produktów z fabrycznej taśmy. To gwarancja oczywiście operatorowi musimy zostawić. Kolejne coś jest. Gwarancja najwyższej jakości i tradycji polskiego rękodzielnictwa. Tutaj nie zapewnia, że... Zapewniają, że nie robiły to maszyny, tylko i wyłącznie ręczna robota. Ręczne robótki. Papierek śniadaniowy. Czy jakieś informacje? A, fakturka. To nieważne. Niczym świeżutki chlebek z Lidla. Ciężkie. Dobra. Kartonik możemy odłożyć. Tutaj. A później to operatorowi zapakujemy. Odwijamy ten świeżutkie bułeczki z Lidla i ukazują nam się saszeteczki. To weźmiemy sobie wszystko razem. Handmade fishing lures. Wiernie naśladuje naturę. Testowane na zwierzętach. Przynęty Corona Fishing. Proszę bardzo. Tu taką reklamę tej firmy zrobimy. Jak operator to sprawdzi, to wtedy będziemy mogli ewentualnie polecać. I w pierwszym woreczku znajdują się tutaj blaszki, ale dobra, nie będę ich wyciągał. Ale są tutaj różnych kolorów. Są trzy kolory takiego rdzawkowatego. Jedynie różnią się tutaj rozmiarami. Wszystkie na kotwiczkach. Zobaczę w fakturze, czy jest podane gdzieś rozmiary. Nie ma rozmiaru kotwiczek. To tutaj mamy tylko i wyłącznie zwykłe takie blaszki. Tutaj mamy kolejne blaszki, też taki miedziano-rdzawkowy kolor. No, bardziej w sumie miedziany. Ciekawy jestem, czy będą atrakcyjne dla rybek. Zadziory są. Widać czy nie widać? O, a tutaj takie obrotóweczki kolorowe. Dwie. Proszę bardzo, dwie obrotóweczki. To też wiadomo, na kotwiczkach też takie miedziane. Może tutaj coś o tym więcej pisze. Jakieś tutaj oznaczenie jest. P. P czy R? P. P, a na drugim też P. I nie ma żadnych innych podanych informacji, jakich tutaj, o jakim ciężarze. To nie Fishing Planet. O, a takich to chyba jeszcze nie widziałem.
takich kolorkowatych. Takich nie widziałem jeszcze. Ale wydaje mi się, że te kolorki, co tutaj są, mogą być w dużym stopniu atrakcyjne. Dla rybek. I to wszystko, co jest tutaj. Wahadłóweczki. Przeczytam wam w ogóle, co jest. Wahadłówka Nord Elva. To tutaj są firmy. Wahadłówka Nord Jarvi, Nord Joka, Nord Reja. Wahadłówka pstrągowa, okoniowa, mikro. I później jest tak. To są chyba, wydaje mi się, to są chyba cykady. Cykady, bo pisze cykada 6BL, 6FI, 6GLD, 6GR, 6SI, 6YL. I później jest, a nie, to nie jest cykada, to są klepanki chyba. Klepanka Agila 2MP, klepanka Agila 2SI. No i tam dalej koszty transportu, czyli to jest takie płaskie, to chyba będą klepanki. Cykady chyba to będą te. No i obrotówki wiadomo, to będą te. Ja to wszystko sobie poskładam, no i co? No i co tu więcej można powiedzieć o tym produkcie? Więcej to powie na pewno operator, a ja wam przekażę informacje, co i jak mu się łowiło, czy były skuteczne, czy nie były skuteczne. Także zapraszam do kolejnych odcinków.